Był przed chwilą kurier. Coś fajnego przywiózł. Rzadko dostaję paczki przesyłane DHL-em, ale tym razem przyszła. Nawet nie wiem, co tam jest, dlatego sobie zobaczymy teraz. Jestem bardzo ciekawy. Ta paczka jest mała. Mniejsza niż ta, na którą czekałem. Ja nawet nie wiem, co to jest. Coś napisane po chińsku. Już popatrzymy sobie. Okej, zobaczmy teraz. Wow, przyjechał iFlight. To jest fajna sprawa. Bardzo szybko go przysłali. Wow, ile tu jest rzeczy fajnych. Paski, akcesoria, antena i anteny do receivera. Nawet nie wiem, w jakiej wersji ja go zamawiałem. Śmigła, Nazgul, trzy łopatkowe. To jest kabel USB-C. Inne kabelki do połączeniowe. Kolejny kabelek połączeniowy, pewnie do flashingu tego receivera. Tu jest drugi breloczek. Przysłali mi w sumie już dwa breloczki do kluczy. Może nie byli pewni, czy są w środku. I sam protek, ale on jest malusi. Propeller directions. Trzeba przyznać, że iFlight się bardzo stara i to, co pokazuje, to jest rewelacja. Plus schematy i naklejki. I on jest na analogu, nie? Tak. To jest VTX analogowy, czyli mogę nim polatać od razu. Dzień zaczynamy od przygotowania kolejnego kłada. To jest Protek 25. Pierwsze, co zrobiłem, to oczywiście odkleiłem te wszystkie naklejki, rozebrałem go, poskładałem wczoraj, zrobiłem update, czyli aktualizację odbiornika tego tutaj. Jako że palą się przy nim kontrolery lotu, musiałem też nastawić kontrolery lotu. Na szczęście Joshua Bardwell pokazał, jak to zrobić. Teraz mamy tutaj podkładkę pod pakiet, przyklejoną już, i mocowanie na Insta360. On lata na tych dużych pakietach 4S, mam 4 takie. Mam też mniejsze 3S do wnętrza, ale jest naprawdę mocny ten kład. To, co jeszcze zrobimy teraz, to te anteny trzeba zabezpieczyć, żeby się nie połamały, i zobaczymy, jak Lollipop, czy ona się tutaj dobrze trzyma, ta antena od wideotransmitera, ale wygląda na to, że jest praktycznie gotowy do latania. No, przygotowania były mega solidne, ale wreszcie wszystko gra. Kamera jest naładowana, opróżniona pamięć i nastawiony tryb FPV. 5 minut nagrywania. Całość jest zabezpieczona i bardzo dobrze to wygląda. Jedyne co, to może te anteny. Słuchajcie, jakby po lataniu te kłady wyglądały tak ładnie jak przed lataniem, to kurde, byłoby super. Zgięta zdjęta szyba. Ten dzisiejszy vlog ma też wymiar taki symboliczny, bo odsyłam miniacza na Kera, na DJI Care do Holandii, do Niderlandów, a jednocześnie, słuchajcie, nadchodzi nowa era i nowa jakość dronowania, inna po prostu, nie wiem, czy lepsza, czy nie. Więc to jest pewien taki symbol, tak jak odchodzi stary rok, tak też odchodzi mini jedynka. Dzisiaj jest akcja taka, że zmieniają się przepisy dronowe, jak pewnie wiecie, i trzeba zarejestrować siebie jako operatora.
na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i tam widziałem, że już są akcje od rana. Chłopaki opisują, jeden serwer wyłączony, drugi działa, jeden śmiga, drugi nie. Lata bardzo ładnie. Jak na razie mogę powiedzieć, że lata bardzo ładnie, tak jak chciałem. Oprócz tego, że jest głośniejszy, to lata naprawdę dobrze, bo lata precyzyjnie. Nie wiem nawet, czy cokolwiek się nagra na tą kamerkę Insta360, bo z nią jest niezła jazda. Mam wrażenie, że się nagrywa na nią w tej chwili. No szału nie ma, jeżeli chodzi o latanie, bo jest po prostu dosyć duża wilgotność. Zrobię jeszcze dwuminutowy lot i zwijamy żagle, bo to nie ma sensu dzisiaj po prostu. Staram się te akumulatory trzymać w cieple, a mimo wszystko muszę wam powiedzieć, że 2 minuty i kurcze lecą. No to uzbrajamy. Okej, to będzie ostatni lot. Jak na razie to nie ma o czym nawet mówić, bo jest taka brzydka pogoda. Gotowe. Loty mega ciężkie, ale daliśmy radę. Dron oczywiście cały uwalony w jakichś trawach, ale nie jest mokry na szczęście. Latałem tu blisko i wokół samochodu. Co mogę powiedzieć, dobrze się trzyma. Myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę nim zapanować nad sytuacją, co się dzieje, i można spokojnie go też z rozebranym GoPro. Nie jest taki dziki i porywisty, narowisty, jak mi się wydawało wcześniej. Jest w porządku, naprawdę dobrze się nim lata. A to wystarczy na teraz. Jak będzie fajniejsza pogoda, przygotuję się trochę lepiej i polatamy, myślę, że też więcej. Te pakiety są trochę słabe, małe. 550, tak? 550, 4S nie wystarcza na długo. 2 minuty mniej więcej lotu. Spodnie przyszło. No i dobra, mamy zrobioną rejestrację, mamy zrobione szkolenie i zdany egzamin. Wszystko gra, można latać w kategorii otwartej. No i fajnie, A1, podkategoria A1 i A3. Na dzisiaj wystarczy, nic więcej nie robię. Mojego świadectwa kwalifikacji nie będę na razie tutaj zgłaszał do konwersji. To co mam, to jak najbardziej wystarcza. Dla tego pakietu jest zdecydowanie ciszej, tylko on jest malutki i nie wystarczy na zbyt długo. Ale faktycznie jest ciszej. 3S musiałby mieć większej pojemności, bo to jest mała pojemność, 300 mAh. Sprawdzimy, jakie są. Może coś przyjdzie z beta FPV. Jeszcze nie wiem. Słuchajcie, rzutem na taśmę załapałem się jeszcze na taką przesyłkę, ale otworzę ją dopiero w jutrzejszym vlogu. Dlatego, że no, widzę, że to temat jest dosyć gruby. Nawet kojarzę, co tam jest w środku. Jest tam mocno. To jest taka przesyłka. Dzięki serdeczne. Kończymy ten rok
pewną symboliczną konwersją. Jak pamiętacie, wysłałem mini. Próbowałem, dzisiaj testowałem Proteka, bardzo fajnie się spisuje, 3S. Są pakiety dla niego, przynajmniej do latania we wnętrzach, bo już to widzę, że to jest odpowiednia wartość. Dzięki serdeczne, ale ten rok był całkiem niezły, oczywiście on był też i całkiem słaby dla wielu i chcemy wszyscy, żeby się już zakończył ten rok. I składam wam życzenia szczęśliwego nowego roku, żeby wam się powodziło i żeby wszystko przebiegało według waszych planów, myśli, intencji i ambicji, żeby był dla was dobry, żebyście przetrwali go w zdrowiu, w szczęściu i właśnie w spełnieniu waszych marzeń i ambicji. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! To, co tutaj jest świetne, jeżeli chodzi o aplikację Insta360 Go, że można wprowadzić coś takiego jak keyframes. Zobaczcie, tutaj mamy keyframe. Spróbujmy go obrócić o 15 stopni ten obraz. I dalej zrobimy sobie następny keyframe. Może tu. Dobra, i tu obrócimy o 355. Tak jak teraz, 350. No dobra, jedziemy. Beczka bez beczki, tak? Go! Wow! Super! A druga fajna sprawa, którą tutaj można zrobić w aplikacji, pomimo że to nie jest kamera 360, to można przytrzymać i przeciągnąć obraz i tutaj widać mocowanie na samym kładzie. Widać, że to pole widzenia jest bardzo szerokie. To faktycznie można sobie wybrać dany widok. Może to nie jest idealna kamera 360, ale mimo wszystko można to zrobić. Super!